wiesz jeszcze to... zasad miru. Dziewiątym roku. Panie Andrzeju, to jest dla mnie palący. Panie Andrzeju, profesorze, czy pan wie, na co idzie akcyza z papierosów? Wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga, pełniąc inne wartości wywodzące w czynnościach wobec dobra wspólnego Polski. Wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko. Dobry wieczór Państwu. Ja się nazywam Mirek Michalski i po raz kolejny serdecznie Was witam na Placu Dąbrowskiego pod tym charakterystycznym i znaczącym dla nas budynkiem pod Sądem Okręgowym. Szanowni Państwo, dzisiaj przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu odbywa się rozprawa w sprawie pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego dotyczących m.in. zdolności nowej Krajowej Rady Sądownictwa co do stania na straży niezawisłości i niezależności sądów. Żyjemy w kraju, który staje się krajem niebezpiecznym o tyle, że dochodzi już do takich sytuacji, takich paranoi, że dziś w Luksemburgu, w czasie tej rozprawy, pełnomocnik prokuratora generalnego Tomasz Szafrański... Proszę Państwa, to jest dramat, dlatego że to są osoby z największym doświadczeniem życiowym i tak jak powiedziałam, z największym autorytetem prawniczym. Oni się boją tych osób, oni się boją tych sędziów, że oni będą orzekać i będą mówili, co dzieje się nie tak w naszym państwie. W te wybory wyłonią rząd, który będzie rządem tej obecnej władzy, to padną ostatnie bastiony wolnego sądownictwa i państwa prawa w Polsce. Gdy zniknie rzecznik praw obywatelskich, zastąpiony, nie mam złudzeń, przez kolejnego partyjnego funkcjonariusza, powolnego takiemu rozumieniu praw człowieka, jakie podpowiada aktualne Ministerium Sprawiedliwości, to wtedy nie stanie już żadnego organu, który by nas chronił. Nie wiem, jak ty się nazywasz, nie wiem, kim jesteś, nie wiem, skąd przyjechałeś, ale dla mnie jesteś bohaterem. To jest absolutnie niezrozumiałe, że ty potrafisz całymi godzinami trzymać tę rękę w górze. Zawsze jest z nami. Bez wolnych ludzi nie będzie wolnych sądów. I bo każdy obywatel Unii ma prawo do niezależnego sądu. O pracownikach sądów, bez których sądy nie istnieją i którzy już praktycznie od grudnia domagają się podwyższenia swoich wynagrodzeń. My jako sędziowie ich bardzo w tym wspieramy. I chciałabym w imieniu pracowników zaprosić na 26 marca na godzinę 16:00 na właśnie taką manifestację w obronie wynagrodzeń pracowników. Także to, że się spotykamy, ale także to, co wydarzyło się dzisiaj w Trybunale Europejskim, może napawać optymizmem. I że te wartości, o których dzisiaj mówię, znowu staną się oczywiste i znowu staną się filarem naszego państwa i że wrócimy w ten sposób do rodziny europejskich państw, które są państwami prawa i państwami wolnych sądów. Dziękuję bardzo. Prowadzi i prowadziła tylko do jednego. Do wymiany ludzi. Do wymiany ludzi, obstawienia stanowisk swoimi, a nie tymi, którzy nie zgadzają się z obecną władzą. Jeżeli mówilibyśmy o reformie, to przede wszystkim musiałoby się to wiązać z ciężką pracą tych, którzy chcieliby cokolwiek zreformować. Są, którzy protestują od dawna. To jest grupa ludzi. Nie, stanę z tyłu. Schowam się, będzie mnie słychać, nie będzie było. To jest grupa ludzi, między innymi, kilka osób stoi tutaj. Człowiek, który zaczął klaskać, też powinien to dołączyć, poseł Artur Dunin. Pseudonim Szczekaczka. Jak ten człowiek potrafi krzyczeć, to Szczekaczka mu jest niepotrzebna, jak skanduje. To są ludzie, którzy dzisiaj są po raz 202 na ulicy.
stoją tutaj czasem, ale najczęściej, prawie na co dzień stoją pod sądem apelacyjnym Piotrkowskiej właśnie z tymi transparentami, z tymi flagami i przypominają ludzianom, że cały czas walczymy o wolne sądy. 202 dni codziennego prawie stania pod sądami. Ci też rozumiał zawsze. Uwaga! Uwaga! Tu obywatele! Wolność! Równość! Demokracja! Wolność! Równość! Demokracja! Mniej więcej 2 tygodnie temu grupa naszych przyjaciół została zdjęta z ulicy, kiedy próbowała zatrzymać przejście neofaszystów, marsz ONR-u i środowisk. I to, o to musimy walczyć. W tym jest nasza siła, żebyśmy o tym powtarzali, żebyśmy byli cierpliwi, bo ta cierpliwość, którą Państwo wyrażacie swoim gestem, swoim świadectwem, będzie torowała nam drogę i bez niezawisłych sędziów ja jako adwokat nie jestem w stanie niczego zrobić. Idźcie na wybory, to popiszcie na wybory, to popiszcie na wybory, to popiszcie na wybory, to popiszcie do komisji i bierzcie udział w wyborach. Wobec tak jawnego łamania wszelkich zasad demokratycznego państwa prawa obywatel, a tym bardziej prawnik, który może szerzej rozumie skutki tego, co się dzieje, staje się trochę bezradny. Czasami mamy pseudo KRS, w związku z tym można zrobić tylko to, co zrobili sędziowie, za co ja również bardzo sędziom dziękuję, i uruchomili postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości. To w 2017 roku i oczywiście przy współudziale innych udało się powstrzymać rozmontowanie Sądu Najwyższego. Nadal walczmy o wymiar sprawiedliwości w Polsce. Dziękuję. To muszę coś powiedzieć i nie wolno mi o tym zapomnieć. Dużo spaceruję od ponad 3 lat. Jakiegokolwiek zwyciężymy, jestem optymistą, Jarku. Jarek ma wolność.